Aleksandra Mikołajczyk, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody na jutro. W większości regionów piątek zapowiada się słonecznie, wyjątkiem będzie zachodnia i południowo-zachodnia część kraju, gdzie po południu niebo mocniej się zachmurzy i pojawią się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Opady na ogół będą słabe, mocniej popada jedynie w Sudetach i na ich przedgórzu. Nadal ciepło, od 21 do 25 stopni, kilka stopni chłodniej będzie jedynie nad samym morzem i w górach, od 16 do 19 kresek. No to popatrzmy, jak będzie u nas. W nocy pogodnie, ale wciąż wietrznie. Na termometrach od 9 stopni w Kłodzku i Bieleniej Górze do 12 w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek bardzo przyjemny i warto wykorzystać ten czas, bo niestety po południu może popadać i zagrzmieć. Podczas burz mocniej powieje wiatr do 65 km na godzinę. Wciąż ciepło, od 18 stopni na południu regionu do 23 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. W południe wyniesie 997 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burz powieje mocniej do 65 km na godzinę. Biometr obojętny po południu, niekorzystny. Warunki drogowe na ogół dobre. Pogorszą się jedynie podczas opadów i burz. I na dziś o pogodzie to już wszystko. Dobrego wieczoru dla Państwa i do zobaczenia.